Siemka, tamka, witam was na kolejnym odcinku z serii Od Sera do Europejczyka. Oczywiście w Albionie. W związku z nadchodzącym serwerem mamy oczywiście na streamach też testy, więc mam nadzieję, że wpadniecie, link macie poniżej. A na tych streamach też potem pojawi się beta i właściwy serwer, także możecie śledzić, jak tam będę sobie radził. A dzisiaj przychodzę do was z początkowymi buildami, ale słuchajcie, musicie od razu mieć takie kilka ograniczeń już nałożonych na to wszystko, więc nie, to nie jest początkowy build na Westa, to nie jest początkowy build na Azję, to jest początkowy build na Europę, na to, że będziecie na początku pewnych rzeczy po prostu nie mieli. Tak, pewnych rzeczy po prostu nie ma. Albo są mega ciężko dostępne. Więc zacznijmy od tego, jakie są ograniczenia jedzonko i potki. No, praktycznie na początku nie ma ani jednego, ani drugiego. Dostaniecie jakąś zupkę na regenerację, bardzo słabą zupkę. I to tyle. I może za parę dni dostaniecie jakieś, nie wiem, plus parę procent do damage'a, albo do cooldownów z jedzonka, jakiś omlet trójkowy, piątkowy. Więc to są takie, wiecie, badzie w rzeczy, a jedzonka typu na kradzież życia, o panie, to w ogóle zapomnijcie, to nie istnieje dla was na tą chwilę. Więc, okej, to jest pierwsze ograniczenie, a drugie, artefakty. Artefakty trzeba nadrobić, to nie jest coś, że sobie pozbieracie surowce i macie, nie. Artefakty i to jeszcze im wyższy tier artefaktu, czyli mamy po kolei runy, potem mamy dusze, potem mamy relikwie i jeszcze potem awalońskie. Więc im wyżej, tym gorzej dostępne. Więc skupiamy się na itemkach, które są nieartefaktowe, bo je najłatwiej pozyskać i będą najtańsze. Więc zacznijmy od buildu, którym prawdopodobnie ja będę grał. Mianowicie coś takiego. Coś, co polecałem już wam na jednym filmiku. Filmik w ogóle ma 20 tysięcy odsłon, także mogę wam go podlinkować. Mianowicie build bardzo tani i bardzo skuteczny. Fajniej by było, jeśli by się udało zamienić tą jednoręczną naturkę, tą podstawową, na druidyczną. Ta podstawowa ma coś takiego, że po prostu jeśli nałożymy na przeciwnika przynajmniej 3 korzenie z kół, to wtedy jak użyjemy E, to zadamy mu dodatkowo obrażenia, oprócz tego, że siebie poleczymy. No dobra, no to jest spoko, nie? Ale fajniej by było mieć naturkę, która zapewni nam dużo większe leczenie. Ale no, może nie zada obrażeń przeciwnikom, ale właśnie. Ale będzie taka bardziej przeciwko bossom. No fajniej będzie się nią grało, tylko że to już jest artefakt. To jest artefakt pierwszego stopnia, więc może być nim lekki problem, ale nie za duży. No bo właśnie, bo to tylko pierwszego stopnia. Więc tutaj build na naturkę z pochodnią, żeby szybciej autoatakować. Weźcie uwagę, że pochodnia po prostu jest nieartefaktowa. I tutaj jest naszym dużym plusem. Można by na przykład zagrać z przywoływaczem, ale przywoływacz, no cóż, już jest artefaktem, ale pierwszego poziomu, więc też może jeszcze będzie w jakichś przystępnych cenach. Pochodnia daje nam autoataki i cooldowny, więc to się bardzo dobrze kombuje z naszym Q, które po prostu rzucamy ciernie i za każdym razem, kiedy zadajemy obrażenia z autoataków, to dodatkowo jeszcze stack z cierni schodzi i dzięki temu zadajemy więcej obrażeń. No więc to się kombuje fajnie. Kapuza maga po prostu coś takiego, bardzo tani sposób na dodatkowy damage. Jeśli byście mieli problemy z maną, to bierzecie sobie po prostu kapuzę uczonego, która daje wam osłonkę połączoną z regeneracją many. Za każdym razem, kiedy otrzymujecie obrażenia, otrzymujecie dużo many. Więc ja bym preferował jednak build z kapuzą maga. No ewentualnie na bossy, kiedy byście się przełączali na W, na leczenie, bo standardowo walimy W, które zadaje obrażenia, ale kiedy mamy trudne sprawy z bossami, no to możemy się przełączyć W na automatyczne leczenie siebie, tylko to pożera energię, więc możemy też wtedy pójść w defensywnie w kapuzę uczonego. No tak na trudniejsze po prostu warunki, nie? I kurteczka na leczenie, no słuchajcie, kurteczka na leczenie to jest coś, co będę polecał na większość buildów, które dzisiaj zobaczycie, dlatego że to jest po pierwsze nie artefakt, więc super sprawa, z jednego materiału się tylko składa i dodatkowo jeszcze zapewni nam gigantyczne leczenie, przy czym
bonus do obrażeń i armor jest całkiem w porządku, więc będziemy mieli dość dobre przeżycie i tym samym jeszcze tutaj możemy sobie włączyć całkiem sporo leczenia takiego na strzała. 7 razy trzeba uderzyć i za każdym razem się leczymy. I to się kombuje pięknie na przykład właśnie z W, jeśli podrzucimy wielu przeciwników naraz, to ta kurtka się wiele razy użyje. I buty, jakie polecam, to tutaj akurat na leczenie. Możecie też korzystać z butów na manę, jeśli macie problem z maną, ale raczej nie powinno być w tym zestawieniu bez leczenia na W, więc ewentualnie, jak będą problemy, to sobie zmieniacie na jakiekolwiek sandały, jakiekolwiek. Tutaj tak samo, jakiekolwiek buty ciężkie na leczenie. Czyli to jest pierwszy build, który polecam, którym prawdopodobnie będę grał, czyli naturka jednoręczna, ta zwykła, pochodnia, kapuza maga, kurtka najemnika i buty jakiekolwiek na leczenie. I pamiętajcie, że na początku peleryn nie ma, więc podstawowa. Bez potek, potek nie ma i po prostu te podstawowe jedzonko, co będziecie mieli tutaj, akurat mam siódemkową rybę, ale będziecie mieli podstawowe jedzonko po prostu na szybszą regenerację. I to jest taki build, którym prawdopodobnie ja zacznę. A build, który bym proponował jako alternatywę, to jest coś takiego, że zamieniamy sobie na berdysza. Berdysz z drugim Q i tu jest pierwszy problem. Drugie Q trzeba nabić, żeby to w ogóle coś zacząć działać, a najlepiej trzecie Q. Drugie Q jest od trzeciego levela, więc nie jest tak źle, ale trzecie Q jest od 85. Więc to jest ta jedyna trudność na tym berdyszu. Berdysz bardzo duże przetrwanie ma. Możemy sobie autoataki ustawić na leczenie, 15% zadanych obrażeń. Możemy sobie skorzystać z drugiego E, bo pierwszym E zadajecie obrażenia, jeśli wyczekacie, to znowu się wam resetuje po 10 sekundach, a jeśli nie wyczekacie, to drugim E możecie się odleczyć. Więc to jest fajne, bo tutaj możemy sobie zapewnić dodatkowe dużo leczenia. I to powoduje fajne przetrwanie, dodatkowo obszarowe Q powoduje, że wszystkie mobki naraz bijemy. E też jest obszarowe, więc tutaj fajnie na mobki. I potem mamy fajne przejście do PvP. Bo możemy tutaj sobie potem kurteczkę albo zostawić, albo zmienić sobie na przykład na, nie wiem, Diablika, albo możemy sobie zmienić na Łuski Fej, ale to potem, znacznie potem. Ale kurtka najemnika też może być potem grana w takich mniejszych walkach. I możemy sobie potem zmienić na przykład na kapturłowcy, na PvP, albo na czarcią kapuzę, na perdża, ale to są późniejsze rzeczy. Takim typowo początkowym buildem to będzie przeciwko mobkom albo na manę i ja bym został przy tej manie. Albo jeśli chcecie, to możecie pójść w troszkę więcej damage'a, czyli wziąć kapuzę maga, ale buty wtedy na manę będziecie potrzebowali, bo bez tego to się z tej many wyrzucicie. A reszta pozostaje taka sama. Więc tutaj to jest, myślę, drugi build, który proponuję tak, że jest mega fajny na start. Takim trzecim buildem, który proponuję, ale już tutaj build, który jest ukierunkowany bardziej pod granie w grupie z ludźmi, bo tak, z naturki to możecie gładko przejść na zostanie healerem później, albo właśnie solo contenty PvE, bardzo dobra jest natureczka. Jeśli chodzi o berdysza, to możecie gładko przejść do robienia solo duo contentów PvP, albo możecie przejść potem na inne topory, które wam rozwiną bardzo mocno wszystko PvP, ale potem jeśli przechodzimy kuszę, to tak już typowo pod kontenty grupowe byśmy się raczej kierunkowali, ewentualnie na przykład solo na mistach, ale właśnie kusza potem może korzystać z na przykład kleryka pod damage, to potem, ale na początku jeśli będziecie chcieli przeciwko mobkom sobie dobrze radzić, to jednak warto by było pójść pod tego najemnika, bo on pozwoli wam przeżyć. Próbowałem na szatach grać i jest mega ciężko na początku, więc proponuję i tak, jeśli pójdziecie w kuszę, to pójść w najemnika. Tylko że kuszę to już tutaj bardziej bym celował pochodnie, okej, może na start, jeśli nie będzie przywoływacza, ale pod tego przywoływacza idźcie, ewentualnie potem nawet Moisaka, jeśli się uda. Tutaj czapka też bym proponował na przeżycie, potem właśnie można sobie zmodyfikować i pójść, jeśli chcecie się bić tak bardziej, to na przykład w szatę maga albo szatę kleryka i pójść sobie nawet pod odbicie na głowie, czyli kapturłowcy, albo na przykład jeszcze tutaj mamy z ciężkich, mamy hełm stróża, który daje nam osłonkę, ściąga z nas dotki, to też ewentualnie można sobie potem pójść, tak ludzie grają. Ale tak typowo pod PvP, potem grupowe, no to tutaj można właśnie pójść pod takie agresje troszkę, nie?
I wtedy sobie kleryka tutaj dać i jeszcze kleryka na przykład na głowę z sopelek, prawda? Czyli to jest kapuza kleryka. Ona tutaj jest, kapuza kleryka. Proszę bardzo, to jest ten przedmiot. To daje nam kompletną niezniszczalność prawie przez 5 sekund, także to jest super sprawa. I kuszę bym polecał pod szybki clear, ale pod bossy już jest ciężko. Na kuszy pod bossy jest ciężko, także przede wszystkim drugie Q musi być i druga pasywka też by musiała być. To jest 6 poziom, więc nie jest daleko do tego, ale to i tak już jest gorzej. Już tutaj jest troszkę gorzej, trzeba się przemęczyć przez te pierwsze parę leveli. Ma bardzo słaby start, ale jak już bijecie drugie Q, to jakoś leci, a jak wbijecie drugą pasywkę, to już fajnie. A jak jeszcze wbijecie to, czyli na 15 levelu, żeby mieć pełną rotację skilli, żeby podwójne Q walić, bo coś takiego robicie, że możecie potem podwójne Q walić, jeśli macie tą pasywkę, co właśnie co cztery spele, no to wtedy to już się zaczyna fajnie robić, tylko właśnie z tymi bosikami może być problem, dlatego właśnie kurtka najemnika must have na początku, ja bym zagrał w takim zestawieniu po prostu. I jeszcze buty na leczenie. Tutaj osłonka na kapuzie uczonego, kurtka najemnika, buty na leczenie, bardzo duże przeżywanie, cooldowny z fajną rotacją, wtedy już powinniście sobie zacząć radzić, ale tutaj raczej kierunkowałbym się w takie grupowe PvP, jeśli bym wszedł na kuszę. Jeśli byśmy dalej poszukali, to bardzo dobrym wyborem mogą być miecze. Miecze i potem można je bardzo łatwo przekształcić w taki build. Na początku byście sobie poszli właśnie w kapuzę uczonego, ale potem właśnie przekształcić się w czapkę na odbicie i mamy bardzo fajny buildzik już PvP w tym momencie. Można jeszcze na mobki ewentualnie spróbować tego, kapuzy maga na damage plus buty na manę zamiast na leczenie, bo musimy coś mieć na mieczach, kompletnie bez tego to się wysypiecie z many, musi coś być. I możecie właśnie się przekształcić w ten sposób, a potem sobie na przykład jeszcze kapuzę na perdża wziąć, czyli czarcią kapuzę. Podwójne miecze dlaczego? Dlatego, że będą łatwo dostępne, bez artefaktu. I właśnie, ten build będzie ukierunkowany pod to, żeby potem pójść totalnie w carvinga. Carving to jest jedna z najbardziej użytecznych broni i w solo, duo, kontentach i grupowych i nawet na PvE można go brać jako support pod przecięcie. Generalnie jest mega opcją właśnie carving. Dodatkowo na W ma bardzo fajny początkowy skill na mieczach, który powoduje, że zadajemy bardzo duże obrażenia obszarowe. Dodatkowo od razu mamy obszarowe Q, więc tak naprawdę pod clear może nie będzie jakiś super, pod bossy tak może się wydawać, na podwójnych mieczach będzie to może lepiej szło pod bossy, ale jeśli rozwiniecie sobie miecze, to potem właśnie pójście w carvinga będzie mega super opcją na wszystko. Także tutaj jeśli ktoś chce potem bawić się fajnie, to miecze mogą być naprawdę gigantycznie dobrym wyborem. Troszkę na początku będziecie się musieli przemęczyć, jeśli chodzi o to PvE, ale jeśli będziecie grali w 2-3 osoby, no to wtedy to już nie jest problemem. I można sobie spokojnie w takiego carvinga pójść i gwarantuję wam, masa kontentów będzie przed wami stała otworem. Więc carving pod takie zestawienie, albo właśnie zacząć z podwójnymi mieczami, carving pod zestawienie właśnie z kapuzą maga, kurtką na leczenie, czyli najemnikiem i buty na manę, albo zamieniacie sobie, żeby kapuza była na manę, czyli uczonego, a buty tutaj zostawiacie wtedy na leczenie. No i wtedy jest git. I jeszcze kolejną opcją, którą tak, no, bo to by były moje takie top 1 naturka, berdysz, znaczy PvE, nie? Bo potem te, ale z rozwojem potem berdysz by był super, albo kusza. Carving to jest mega opcja, ale trzeba się z nią przemęczyć troszkę. A jeśli chodzi dalej, to pod takie już bardziej kontenty grupowe bym polecał Fire'a, Blazinga. Ale Blazing to jest wysoki artefakt, więc zacząłbym od Great Fire'a, czyli wielkiego. Tutaj mamy od razu fajne obszarówki. I do tego jeszcze możemy sobie wtedy, jeśli jesteśmy DPS-em, który stoi z tyłu, zagrać pod szaty, które mają duży pasywny damage, czyli na przykład szata maga czy szata kleryka. I do tego właśnie można sobie zagrać kapuzę albo na damage, ale to polecałbym raczej takie pod kleryka sobie zagrać albo pod kapuzę uczonego na start. Buty można wtedy na leczenie wziąć, albo jak weźmiecie sobie coś na damage tutaj na czapce, no to możecie sobie wtedy wziąć buty na manę, bo też musicie na pewno coś mieć na manę. Tutaj
obowiązkowo. I taki typowo stojący z tyłu, rzucający sobie skillami, pyk, jakaś obszarówka, fire, bardzo fajna sprawa, szczególnie blazing jest teraz bardzo użyteczny pod one-shoty, pod grupowe PvP, pod grupowe PvE. Tylko właśnie to jest ten artefakt, więc to będzie bardzo użyteczne, ale fajnie jakbyście z kimś zaczynali, nie samemu. I jeszcze jedna taka broń, która może wam się przydać pod solo content. Mianowicie, o proszę, coś takiego i buty na leczenie. Tutaj z maną nie powinno być za dużych problemów, ewentualnie można buty na manę wziąć. Włócznia, bardzo duża, fajna mobilność. Na drugim W, na doskoku. Cyk, bardzo fajna mobilność, może fajna do grania solo być. Takie średnie PvE ma, ale jeśli chodzi potem o użyteczność i będzie tym fajnie się uciekać, i będzie fajnie się tym gonić, takie 1 na 1 jest super sprawa. Można sobie wziąć kapuzę na damage, można sobie kaptur łowcy na odbicie wziąć, można sobie zagrać na kurtce najemnika, bardzo fajnie się kombuje z naszym W, więc myślę, że tutaj to jest buildzik, który powinien wam też się przypodobać, jeśli zamierzacie iść solo grać. Dosłownie, tak totalnie solo, to włócznie mogą być fajne, bo mają właśnie tą fajną mobilność. I to może wam się właśnie w tym spodobać najbardziej. Jeszcze na koniec, jeśli chodzi o zbieraczy, którzy by chcieli właśnie móc uciekać przed przeciwnikami, to włócznia może być na przykład jednym wyborem z tej fajnej, dużej mobilności. Ale możecie też pójść pod upuszczacz, by się wydawało, ale upuszczacz, no cóż, to tak typowo tylko do tego, żeby uciekać, bo za bardzo nim nie pobijecie, za bardzo nim nie poekspicie. Upuszczacz jest beznadziejną opcją na start, więc tutaj w to bym nie szedł. Nie wywaliło z serwera. Jeśli chcecie jeszcze połączyć sobie zbieracza z czymś użytecznym, to proponuję właśnie miecze. Dzięki temu będziecie coś mogli faktycznie ubić tym. I dzięki temu możecie skorzystać z ostatniego W, on niestety jest dopiero na 85 poziomie, ale możecie je skombować właśnie z odskokiem, czyli odskok na mieczu, W odpalacie, buty górnika i nie da się was sperdżować przez parę sekund, możecie jeszcze potem, jak będzie potka na niewidkę pyk, to jest super opcja, nie? Także jak chcecie iść tak typowo pod zbieracza, takiego z ucieczką dobrą, no to proponuję miecze podwójne albo carvinga właśnie, plus buty górnika. I powinno być super. No dobra, no to co? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie. I śmiało piszcie w komentarzach, jakie jeszcze byście chcieli porady na start. Dzisiaj tak, no cóż, może się wydawać chaotycznie troszkę dla niektórych osób, ale nie będę każdego przedmiotu osobno tłumaczył, jak on działa, bo to jest tylko sugestia buildów. Teraz, jeśli chcecie poznać wszystkie przedmioty i tak dalej, no to wystarczy sobie troszkę poczytać, jak najedziecie na przedmiot. Macie jeszcze czas, dużo czasu. Poczytajcie sobie, co ten przedmiot robi, jak on działa, dlaczego go polecam. Bo to nie ma być odcinek na zasadzie rozklepania każdego jednego przedmiotu na części pierwsze, tylko sugestii buildów. Oczywiście możecie je dowolnie modyfikować, to są buildy, które ja polecam. I nie wiem, może ktoś jeszcze, ale każdy może swój build zbudować, a tutaj taki poradnik dla osób, które może nie wiedzą, jak się buduje buildy, może nie mają pomysłu, może potrzebowały sugestii, ale to nie jest poradnik dla osób, które chcą od zera poznać wszystkie przedmioty, bo nie zmieścilibyśmy się tutaj przynajmniej w pół godziny, także to też nie ma sensu. Popróbujcie sobie sami, macie jeszcze czas, macie jeszcze serwer zachodni, wejdźcie sobie na niego, odblokujcie sobie te przedmioty, które wam teraz zaproponowałem i pobawcie się tymi przedmiotami w solówkach, na przykład na ścieżkach walońskich, jeśli dacie radę. Zobaczcie, który wam po prostu leży. A jeśli coś wam się nie podoba, to sobie po prostu zmodyfikujcie. Trzymajcie się, do następnego.